Witam moi drodzy. Dzisiaj taki krótki film poglądowy, instruktażowy odnośnie filtrów powietrza, czy całych, że tak powiem, o budowie filtra powietrza, jakie to spełnia funkcje w Piaggio MP3 500. 500, 125, 250, 300, 400 i 500 mają podobne filtry, wręcz takie same. Moi drodzy, ponieważ ostatnio na forum na Facebooku w pewnej grupie zawrzało okropnie, ponieważ komuś się pojawił filtrze powietrza olej i odezwało się milion fachowców, którzy już od razu stwierdzili, że do wymiany są pierścienie, gumki zaworowe i tym podobne inne ceregiele. Gdyby ktoś troszeczkę miał pojęcia, wiedziałby, że odpowietrzenie w tych silników w 500 jest akurat z komory korbowej, jest specjalny przewód. Jak dobrze pamiętam, chyba jest tam jednokierunkowy zawór, żeby po prostu opary silnika wychodziły w tą stronę. Skąd bierze się ten olej? Moi drodzy, tak to skonstruował producent i w każdym pojeździe samochodowym, czy motocykl, zawsze do filtra powietrza jest podłączona tak zwana ODMA, odpowietrzenie silnika. I teraz są dwie przyczyny, kiedy może się pojawić tutaj olej. Aczkolwiek producent to przewidział i mamy tutaj specjalne takie dwa, że tak powiem, odstojniki oleju, które możemy, moi drodzy, tu jest jedna rurka z przodu filtra, żeby olej odpuścić, gdyby go tutaj już było za dużo, a druga jest tutaj w pokrywie filtra, gdzie zdejmujemy to, gdy widać tu, że tu jest olej, no wtedy czyścimy i to jest wszystko. Dlaczego tak się dzieje, że olej się zbiera? Pierwsza sprawa, za wysoki poziom oleju w silniku. Są ludzie, którzy po prostu nie patrzą na miarki, tylko leją do maksa i jest full, także ja się spotkałem z tym już nieraz. Większość ludzi twierdzi, że wymiana oleju w motocyklu to jest pikuś. Jest to pikuś, oczywiście, jeśli to robimy z instrukcją serwisową i trzymamy się wszystkich parametrów, które tam muszą być utrzymane, prawda? Jeśli chodzi o poziomy cieczy, płynów, olejów i tak dalej. Za duży poziom oleju może być powodem tego, że ten olej rozgrzewając się, nieznacznie się rozciąga, jest rzadki jak woda, no i może być wciągnięty do filtra. Czy może, powiem inaczej, wypluty. Drugim powodem, który jest odpowiedzialny za to, że ten olej tutaj nam się pojawia, może być to, że gąbka filtra powietrza, ta jest akurat wyczyszczona już, jest po prostu już tak zatkana, tak brudna, że ten silnik będzie ma taką moc ssania, że będzie ciągnął z każdej, że tak powiem, dziury to powietrze, no i przy okazji może wyciągać też z silnika. Pamiętajcie, taki filtr zawsze musimy spryskać takim preparatem do filtrów, delikatną mgiełką. Nie walimy tego, żeby malować sprayem, bo ja się tak nawet spotkałem z takimi, może nie serwisantami, ani serwisami. W serwisach to tego jeszcze może nie spotkałem, ale niektórzy też są tacy, że tak powiem, przebojowi mechanicy, że tak zamalowany jest filtr, że z drugiej strony ten po prostu preparat się przedostał do gąbki, no i to się tak kleiło i ciągnęło jak krejbów taprem. To robimy tylko w ten sposób, że lekką mgiełką po prostu spryskujemy i to wystarczy. To jest po to, żeby najdrobniejsze frakcje się nam przykleiły do filtra. Dlatego też mamy komfort, bo ten filtr możemy wymienić. To jest właśnie drugi powód, może trzeci powód, bo drugim powodem jest zabrudzony filtr, a trzeci to jest zaklejony filtr, który naprawdę tutaj jest bardzo szczelnie zrobiony. Jak widzicie, to jest markowy pojazd, więc to jest tutaj wszystko przemyślane. Jeśli taki filtr jest zatkany, to ten silnik będzie z każdej strony próbował brać ten olej, żeby sobie, przepraszam, powietrze, żeby sobie uzupełnić to powietrze, a przy okazji wyciąga też silnika. To że przed spierścieniem nam przedmuchuje się też jakaś nieznaczna ilość tych spalin, bo nie są w 100% szczelne, to jeszcze na dodatek wyciąga to i pomaga temu filtr powietrza. Na pewno powodem obecności oleju w skrzynce filtra, to się nazywa tłumik szmerów fachowo, ja nie wiem czy wiecie, na pewno to nie są pierścienie. Ktoś tam napisał taką bzdurę, że aż mi głowa bolała, że pierścień mu pękł, no i po prostu olej się przedostawał. No to jak powiem wam tak, prawie 30 lat pracuję przy motocyklach
W życiu mi nie spotkałem awarii silnika, żeby w czterosuwie markowym, co prawda, pęknął pierścień. W Chińczyku też mi się to nie zdarzyło, a naprawiam ich naprawdę dużo, uwierzcie mi. W ciągu 15 lat, kiedy prowadzę swoją działalność, może z 4000 ich naprawiłem, więc w życiu nie miałem takiej usterki, żeby pęknął pierścień. Nie wiem, co trzeba robić, żeby pierścień pękł, a w szczególności w markowym motocyklu. Nie wiem, na ropie jechał, czy na wodzie, co się tam... Praktycznie rzecz niemożliwa. Na pewno to też nie są gumki zaworowe, które po prostu, jeśli już będą puszczały, olej będzie się przedostawał, będzie wciągany do kolektora ssącego, będzie spalany i będzie dymił silnik. Na pewno nie jest to przez to, że gdzieś tam coś przedmuchuje. Zawsze będą jakieś przedmuchy w silniku. Jak nie ma przedmuchu w silniku, to trzeba się zastanowić, co się dzieje z silnikiem, że on nie dmucha, bo musi dmuchać. I to by było chyba na tyle, moi drodzy. Także pamiętajcie, jeśli tu macie olej i jego jest coś tam troszeczkę, zawsze przy serwisie bierzemy szmatę, wycieramy to sobie z tego oleju. To wszystko musi być czyste, suche, prawda? Kontrola taka, nie wiem, co 2-3 tysiące kilometrów. Sprawdzacie, to jest gąbka, tylko ona tam więcej pochłania. Jeszcze jak użyjemy preparatu do napuszczania gąbki, do filtrów, to on ma większą skuteczność, ten filtr. Oczywiście, tak jak mówię, bez przesady. To jest taki film instruktażowy dla ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia, a chcą coś powiedzieć, więc może będziecie mądrzejsi o jakąś wiedzę, moi kochani. Także wszystkiego dobrego życzę, lewa w górę. Dzisiaj jakaś tam pogoda jest u nas, ale ostatnie dni lało, także nie było ciekawie. 14 stopni w sierpniu, nieciekawie. Także wszystkich pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, jeśli Wam się film podobał. Pozdrawiam serdecznie.